Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa MC Heli, czyli Helicopter Mod. I on dodaje nam helikoptery do naszej zabawy i jakieś tam inne samolociki też. I można tam z nimi latać, strzelać i tak dalej, i tak dalej. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać MC Heli z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i MC Heli pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę widzimy, że to jest japońskie forum Minecrafta. Zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj mamy tutaj różne różności, których niekoniecznie rozumiemy, ale tutaj jest coś, jaką wersję chcesz używać i tak dalej. No i tutaj jest, MC Heli mod na wersję, jak widzicie, również 1.7.10. No i co robimy? Zjeżdżamy jeszcze troszeczkę w dół i jest jak byk napisane download i tutaj jest wersja na 1.7.10 i tutaj właśnie na to sobie klikamy i stąd pobieramy tego moda. Także tych krzaczków nie musimy tutaj znać, żeby stąd właśnie pobrać moda. Także tu na to klikamy, na MC 1.7.10, MC Heli. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli jeszcze nie macie Forge'a na wersję 1.7.10 zainstalowanego, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Już jest wersja rekomendowana i ma numer końcówki 1180. I właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. No i co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Oczywiście trzeba wejść do folderu %appdata%roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Także pamiętajcie o kopiowaniu, bo potem są problemy, że Wam nie działa Minecraft. A jeżeli macie kopię działającego, no to zawsze można do niej wrócić. Ok, co trzeba zrobić teraz, żeby zainstalować? Trzeba wejść do folderu .minecraft. Trzeba wejść do folderu mods. I teraz trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i otworzyć za pomocą archiwizera, jaki mamy, czy WinRAR, czy ZIP. I tutaj stąd ten właśnie folder MC Heli przerzucić do folderu mods. I nam się przerzucił. To możemy zamknąć. Jest zainstalowane. Ok, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. I czekamy, I tak jak mówiłam, mam profil z Forge'em z końcówką 1180 i klikam play. Coś mi tu burczy ten komputer. Kurczę, chyba muszę go wymienić. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak on burczy głośno. No, dalej, Czekamy, czekamy. Już jest logo, także jeszcze sekundki, parę sekundek i zaraz będzie
No proszę. Halo. O, jest. Dzień dobry, pani Zambiaku. Dzień dobry, panie Steve'ie. Wchodzimy do moc i szukamy MC Heli. MC. Jest MC Helikopter. Gotowe. Dzień dobry, koniku biały. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. No, jeszcze sekunda. O, mamy nasz wybrany świat. Ja tutaj pod swoją wiatą stoję. Mamy tutaj dużo wolnej przestrzeni. Zatem wchodzimy do E jak ekwipunek. I patrzymy, co my tutaj mamy. Mamy różne różności i różne samolociki, niesamolociki i tak dalej, i tak dalej. Helikopter. Nazywa się heli, to nie bierzemy samolotu, tylko sobie weźmy jakiś tam helikopter. No dobra, dajmy na to taki. Jak go się robi? Trzymam nad tym strzałkę, klikam R. U, jak prosto, nawet z rybą można go surową zamiast jednego bloku żelaza. No super. Z bloków żelaza robimy, także taki helikopter nie jest taki bardzo drogi, zwłaszcza, że jeden blok możemy zamienić na surową rybę. Świetne. Okej. Okay. Co dalej? Co dalej? Dalej to sobie go tutaj postawimy. Hops. Uuu, jaki duży. Taki helikopter. No i teraz jakoś by trzeba do niego... O! Wejść. Chyba na drzwi, jak kliknęłam, to mi się udało. I tutaj na czerwono nam się świeci RK. Wiecie co, zrobię to na chwilę duże, także wszystkiego nie będzie widać, ale to tutaj będzie RK, czyli klikamy na R i co? Ups. Nie wiem, co zrobiłam. Na R. Duszę na R. Coś dziwnego. Nie to, nie to. Coś dziwnego mi się tutaj da dusza, bo przedtem jak dusiłam na R, to mi się pokazywało, a teraz chyba wysiadłam, tak, bo przycisnęłam Shift. Dobra, jeszcze raz spróbujmy wejść na drzwi. Okej, okay, jesteśmy wewnątrz. Aha, bo my tu z tej strony wchodzimy. I co? Oj, nie wiem, co się dzieje z tym. Chyba po prostu weszliśmy nie od tej strony pilota. To lepiej wyjdźmy. I może to trzeba wejść tutaj. Aha. I teraz jak klikniemy R. O, to jest fuel. Fuel jest potrzebny taki. To znajdźmy. Fu. Fuel się robi w ten sposób, że trzymam nad tym strzałkę, klikam R i trochę żelaza i węgiel. Ok. Dobra, to weźmy sobie takich fueli. Ok. I teraz jeszcze raz RK. I tutaj sobie wsadźmy. O matko, co się dzieje? No dobra, to lećmy. W górę chyba w... I w drzewo, bum. O, to jest dobry helikopter, przez drzewa przelatuje. No i tak sobie trzymam W i lecę sobie, po prostu patrzę, gdzie lecę. A żeby osiąść z powrotem... Dobra, już odlecimy troszeczkę. O, to możemy polecieć i zwiedzić kawał świata. Zwłaszcza, że... Ale ja coraz wyżej jestem. To chyba teraz spację duszę. I chyba powinnam zejść niżej. Tak czy nie? Tak powoli opadam. Okej. Okay.
Dobra, zatrzymałam się chyba. Spacjo jeszcze na wszelki wypadek, chyba już jestem na poziomie gleby, tak? Czyli shiftem wysiadam z tego. I to się chyba samo z siebie... Aha, wyłącza chyba, tak. Zwalnia chyba. No, także jak widzicie, mod działa. Gdy się wsiada tutaj od strony kabiny, no to wtedy się można, to wtedy można kierować, a gdy się wsiada tutaj z tej strony, to się wtedy strzela i tam takie różne inne rzeczy. No dobra, no to w takim razie ja kończę. Aha, jeszcze sobie zmniejszymy to tutaj. Ja kończę, mod działa. Wypiszecie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. No i oglądajcie, proszę, wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To ja się z wami żegnam, machając łapką. Tymczasem pa, pa.